Chciałem zaproponować temat wynikający oczywiście z wcześniejszych ustaleń z naszego programu. Temat wdzięczny bardzo, jak się wydaje, a mianowicie nawiązanie pamięcią historyczną do momentu, kiedy Rzeczpospolita osiągnęła swoje terytorialne, mocarstwowe właśnie można użyć takiego określenia apogeum. W tytule dzisiejszego spotkania wybita jest właśnie ta rocznica, która przypadnie w grudniu tego roku. Cztery wieki równo upłyną od tego momentu, kiedy rozejm zawarty w Dywilinie, którego próżno szukać na mapie Polski, Ukrainy, Białorusi czy, czy Litwy, bo wieś Dywilino jest właściwie w Moskwie, można tak powiedzieć, tuż obok, Zawarty został rozejm, który przywrócił zjednoczonemu państwu litewskiemu ten największy rozmiar, jaki Unia Polsko-Litewska miała jeszcze w czasach, kiedy nie była tak ścisła, tak związana węzłem braterskim, jaki przypieczętowała Unia lubelska w 1569 roku. Ten wielki rozmiar Unii Polsko-Litewskiej z czasów Witolda i Jagieły przywrócony został właśnie rozejmem w Dywilinie, dając Rzeczpospolitej terytorium blisko miliona kilometrów kwadratowych. Czy ten moment, cztery wieki od tego momentu, kiedy Polska zwycięsko wyszła z zapasów strategicznych z Moskwą, toczonych praktycznie rzecz biorąc już. Od ponad 200 lat. Czy ten moment jest dobrym punktem wyjścia do refleksji dzisiaj w 2018 roku? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że pozwala nie tylko wrócić do historycznej refleksji nad tamtą epoką, nad wyborami Zygmunta III Wazy, wcześniej Jana Zamoyskiego, Stanisława Żółkiewskiego, Lwasa Piechy. I innych wielkich aktorów tamtej sceny politycznej, ale także nad wyborami politycznymi, nad którymi my czasem dzisiaj się zastanawiamy, marząc, rozważając realność scenariuszy, w których Polska odzyskuje mocarstwową pozycję w XXI wieku. Wiadomo, są takie popularne, łatwo zdobywające poczytność książki, w których no, przedstawia się takie wizje Polski jako nowego mocarstwa książki Friedmana. Książki innych, zresztą także autorów. Pytanie, co z tamtej lekcji historii sprzed czterech wieków i co w ogóle z doświadczeń imperialnych możemy wykorzystać dzisiaj, rozważając teraźniejszość i przyszłość możliwości naszej Ojczyzny? To pytanie właśnie chciałem postawić na kanwie analizy, oczywiście, materiału historycznego. Zanim zastanowimy się, nad już bezpośrednią epoką rozejmu w Dywilinie, wojny polsko-rosyjskiej początku XVII wieku, Polaków na Kremlu, warto zadać sobie pytanie, od kiedy możemy mówić o Polsce jako imperium. I co właściwie znaczy to pojęcie? Pojęcie imperium, przypomnę, wywodzi się oczywiście z łacińskiego słowa, którego źródło słów wiąże się z wojskiem. To jest po prostu władza rozkazywania. Imperium to jest cecha charakterystyczna, sposób, można powiedzieć, relacji charakterystyczny dla wojska. To jest język komendy. Dowódca mówi językiem imperium do podwładnego. A więc imperium to jest szczególny rodzaj stosunków politycznych, w którym jest ktoś, kto dominuje i ktoś, kto jest podporządkowany. Jednocześnie drugą cechą imperium, która także właściwie jest cechą definicyjną, oczywiście są tysiące definicji imperiów, ale w tym akurat większość się zgadza, jest fakt, że istnieje centrum i peryferia w strukturze imperialnej. Nie tylko ułożone hierarchicznie, ale terytorialnie rozrzucone. Prawda? I że peryferie różnią się w jakiś sposób od centrum. Nie tylko dystansem geograficznym, ale także w jakim stopniu e, tradycjami, e, kulturą, tożsamością, czasem religią, czasem językiem. Jakieś różnice między centrum a peryferiami, nie tylko wynikające z dystansu występują. E, no niektórzy zastanawiali się, czy wystarczy jedna peryferia, żeby było imperium, i jedno centrum. Prawda? Niektórzy się zastanawiali, czy na przykład Czechosłowacja była imperium. No bo Czechy niewątpliwie dominowały w tym związku, Słowacja była troszkę podporządkowana, jednak większość politologów, teoretyków tego zagadnienia zgadza się, że to jest raczej taki troszkę no, przypadek sztucznie, że tak powiem, awansujący Czechosłowację do roli imperium. Chociaż oczywiście w przedwojennej Czechosłowacji było więcej tych peryferii, no bo była jeszcze Ruś Zakarpacka, byli Niemcy, Sudeccy, ale zostawmy Czechosłowację, bo nie o niej mieliśmy tutaj mówić. A więc kilka peryferii przynajmniej. Ale jest coś jeszcze, trzeci element definicji, który warto rozważyć. Poza nierównoprawnymi relacjami między centrum a peryferiami. Otóż tym trzecim elementem jest... Ideologia imperium. Musi być jakaś idea, która spala, spaja imperium. Nie, nie może istnieć imperium, które nie posiada żadnej misji, żadnej idei, e, żadnej ideologii, można by tak powiedzieć, która by uzasadniała jego misję, misję powiększania się. Niektórzy oczywiście eksponują na pierwszym miejscu e, wszystkich definicji imperium ekspansję, zdolność do ekspansji, a więc zdobywania nowych terytoriów, między innymi przy pomocy e, owej czy uzasadnianej za pomocą owej misji czy ideologii. A więc ekspansja także jest tutaj dość ważnym elementem. Można by oczywiście tych cech definicyjnych imperium jeszcze pewnie więcej dorzucić, ale wstrzymam się tutaj, bo nie ma to być żadna próba politologicznej analizy struktury imperium, tylko zastosowania, roboczego zastosowania definicji imperium najprościej rozumianej do przypadku historycznego Polski. Otóż niektórzy mówią i pewnie nie bez racji o imperium Bolesława Chrobrego. Tak, Bolesław Chrobry swoją błyskawiczną ekspansją rzeczywiście doprowadził do podporządkowania pewnemu centrum, ale tym centrum nie było konkretnie Gniezno, Poznań czy Kraków. Tym centrum był otaczający księcia, potem króla, dwór. Jego drużyna to było centrum tego imperium. No Niewątpliwie jego rdzeniem była także. Była także ta ziemia, którą nazwano w tysięcznym roku Polonią, Polską, no ale były nowo pozyskane peryferie, Czechy, Miśnia, Łużyce, Milsko, oczywiście w jakiejś mierze wplecione, w, już nie formalnie włączone do samego bezpośrednio terytorium państwa Bolesława Chrobrego, ale podporządkowanemu, władztwo kijowskie, Kijowa nie włączył Bolesław do swojego państwa, ale rządził tam przez mianowanego narzuconego tam księcia kijowskiego. To było jakby zewnętrzne imperium Bolesława Chrobrego. No ale to imperium trwało bardzo krótko, rozpadło się. I to pokazuje pewien problem, od razu bardzo ważny, trwałość imperium. No możemy szczycić się z tego, że jeśli akurat lubimy Taką imperialną potęgę imponuje nam ona. Możemy szczycić się tego, że udało nam się stworzyć takie imperium, nam czy naszym przodkom, ale pytanie na jak długo jak trwała jest ta konstrukcja? Otóż tamta konstrukcja nie była trwała. Nie była trwała, rozpadła się po właściwie można powiedzieć 30 latach czy 20 kilku latach. Nie było wystarczającej siły. Siły spajającej ani w postaci ideologii imperialnej, która by dotarła do wystarczającej, jakby to powiedzieć, grupy elit z tych różnych peryferii, które zgodziłyby się funkcjonować dalej w ramach podporządkowania polskiemu centrum, czy polskiemu władcy, w tym przypadku już Mieszkowi II. Ani nie było siły materialnej czy zdolności logistycznych, które by pozwoliły utrzymać to imperium. No i oczywiście. Bardzo ważna w naszym przypadku, w naszym polskim przypadku, sytuacja geopolityczna. Polskie imperium, jeżeli mogło w ogóle kiedykolwiek powstawać, to w takim miejscu, w jakim jest Polska, to znaczy w samym środku kontynentu europejskiego, między jedną dużą wspólnotą historyczno-polityczną ruską, później rosyjską. I z drugiej strony germańską, obie jednoznacznie liczniejsze i silniejsze jednak od polskiej wspólnoty historycznej. A więc to jest bardzo trudno zbudować w tym miejscu imperium i utrzymać je, skoro z lewej i z prawej, czy jak to woli z zachodu i ze wschodu, są inni kandydaci mocniejsi w gruncie rzeczy do zbudowania swojej struktury imperialnej. I przecież były wtedy już w roku tysięcznym takie struktury, prawda? Czyli zbudowane przez odtona pierwszego odnowione cesarstwo rzymskie, później nazwane cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego, no a z drugiej strony Kaganat Ruski, bo tak się nazywało to państwo na wschód od nas, czyli taki hanat, no trochę wschodnia despocja, która 22 lata po Mieszku I przyjęła dopiero Chrzest w obrządku prawosławnym. A więc trzeba ten geopolityczny aspekt, kiedy rozmawiamy o polskim imperium, siłę i znaczenie wyzwań, jakie stoją przed tymi, którzy marzyliby o polskim imperium, trzeba od razu uwzględniać, brać pod uwagę. To nie jest jak budować imperium przez Anglię, która oczywiście po zdominowaniu Wysp Brytyjskich mogła rozbudowywać swoje imperium za morzami, prawda? Bezpiecznie oddzielona od innych rywali kanałem La Manche czy Morzem Północnym. To nie jest też takie imperium jak francuskie, które co prawda nie jest na wyspie stworzone, ale w oparciu też o podstawę kontynentalną, z jednej strony oddzieloną potężną zaporą Pirenejów, z drugiej Alp i właściwie pozostawiające naturalną granicę tylko na odcinku lądową, na odcinku z Niemcami, z większych grup etniczno-politycznych. I tak dalej, i tak dalej. No, położenie można różne inne tutaj... Przykłady podawać odmienne od położenia geopolitycznego Polski. Położenie geopolityczne Polski jest takie, że niewątpliwie bardzo trudno jest tutaj zbudować stabilne imperium, które byłoby w stanie skutecznie rywalizować z silnymi ośrodkami imperialnymi, jakie tworzyły rozmaite wspólnoty polityczne tworzone na ziemiach niemieckich i na ziemiach ruskich. A jednak udało się to ponownie. Nie Robremu, nie jego następcom ale coś trwałego udało się zrobić w szczególny sposób. Stało się to w roku 1380, czy zaczęło się to w roku 1385 od małżeństwa króla Polski Jadwigi z wielkim księciem litewskim Jogajłą Władysławem po chrzcie. Otóż to połączenie z Litwą wprowadziło Polskę na serio i na długo w krąg historii imperialnej. Od tej pory można mówić o Polsce, a raczej o państwie polsko-litewskim należałoby mówić jako o strukturze, którą można serio rozważać jako imperium. A dlaczego? Dlatego, że Litwa, nie Polska, Litwa stworzyła pierwsza, Podstawy imperium w Europie Środkowo-Wschodniej, alternatywnego w stosunku do ruskiego czy moskiewskiego, może tak powiedzmy, imperium, które dopiero zaczynało się wtedy budować. Litwa zbudowała tę imperialną wielką strukturę w latach 1320-1385 przez, no można powiedzieć, niezwykle łatwe podboje. Nawet nie wiem, czy można słowo podboje tutaj zastosować. Po prostu Litwini wypełnili. Próżnię geopolityczną, jaka powstała po upadku, po rozkładzie władzy tatarskiej nad ziemiami ruskimi, zachodnioruskimi. Weszli na te tereny, gdzie książęta ruscy lokalni, wcześniej płacący daniny y, hanom złotej ordy, uznali, że książęta litewscy będą lepszymi panami i rzeczywiście okazywali się lepszymi panami od hanów złotej ordy. To nie był żaden brutalny podbój, to właściwie no, można było powiedzieć, niemal pokojowy w dużej mierze proces przejmowania kontroli politycznej nad olbrzymim, liczącym blisko milion kilometrów kwadratowych obszarem bałtycko-czarnomorskiego międzymorza czy śródmorza. Proces, którego dokonała bitna ludność litewska w tak krótkim czasie. Ale możliwość istnienia takiego imperium była bardzo w dłuższej perspektywie czasu wątpliwa, krucha. Dlaczego? No bo książęta ruscy, dziesiątki rozmaitych książąt ruskich, którzy na tym terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi e, istnieli wtedy mogła pomyśleć o samodzielności. Nie było, Litwini jeż, mieli jeszcze mniej sił niż Bolesław Chrobry w roku 1025, by utrzymać swoje imperium. Alternatywa, przed jaką stali wówczas liderzy tej wspólnoty litewskiej, nazwijmy to tak, jej absolutni władcy z dynastii Giedyminowiczów, była prosta, albo zdecydować się na rozpuszczenie poddanie niejako olbrzymiej miażdżącej przewadze ruskiej kultury i ruskich wpływów politycznych na obszarze ich imperium, no bo Litwini byli garstką, a Rusinów, Rusów, jakbyśmy ich nie nazwali, była ogromna większość i mieli dużo silniejszą kulturę, dużo bardziej zaawansowaną od litewskiej, prawosławną kulturę, prawosławno-ruską z językiem, z literaturą w odróżnieniu od Litwinów. No albo spróbować ocalić swoją odrębność, swoją tożsamość, wzmacniając ją przez połączenie z innym ośrodkiem. Oczywiście zakon krzyżacki nie mógł być takim ośrodkiem, bo on zmierzał do likwidacji, całkowitej likwidacji Litwinów i ich wytępienia. Jedyną za tym wyborem logicznym była Polska. Polska też potrzebowała, o tym wiemy, mówiliśmy, nie będę rozwijał tego wątku, tej współpracy ze względu na wspólnego wroga, czyli zakon. I tak zawiązała się ta Unia, Unia wzajemnie korzystna, Unia potem potwierdzana, rozwijana, która mogła się utrzymać dlatego, że Polska wniosła do tej Unii nie tylko siłę polityczną, siłę, można powiedzieć, materialną, kulturową, cywilizacyjną, związaną po prostu z faktem, że Polska istniała już od czterech wieków. W strukturach kultury cywilizacji łacińskiej, do której no, Litwa dopiero wchodziła. Prawda? Ale co okazało się jeszcze ważniejsze i to jest charakterystyczne, specyficzne, wyjątkowe w naszym doświadczeniu imperialnym, jeśli można tak powiedzieć, Polska wnosiła wyjątkową ideologię imperium. To spoiwo ideowe, bez którego to imperium nie mogłoby się trzymać spoiwo, które zapewniało lojalną współpracę elit. Bo oczywiście elity, niestety możemy się z tym zgadzać lub nie, ale w praktyce historycznej elity są bardzo ważne. Bardzo często są najważniejsze. E, otóż e, także w tamtych czasach to od postawy elit politycznych, czyli rycerstwa, bojarstwa po stronie ruskiej, zależało to, po której stronie znajdą się ziemie: czy się zbuntują, czy pozostaną w strukturze politycznej, do jakiej zostały włączone. Otóż to, co pozyskało bojarstwo. Ruskie. To, co pozyskało także bojarstwo litewskie, to była idea wytworzona już, tworząca się wtedy już w Polsce. Idea wolności politycznej, wyjątkowej wolności politycznej elit, czyli szlachty. Po prostu przywileje szlacheckie już zagwarantowane przywilejem z koszyc i z budy wcześniej, kilkanaście i kilkadziesiąt lat wcześniej, tworzyły wyjątkowo dobre warunki dla. Można tak powiedzieć poczucia godności, poczucia bezpieczeństwa, poczucia i praktyki korzystania z własności niezagrożonej kaprysem władcy przez właśnie szlacheckie elity. Wcześniej bowiem pamiętajmy, na Litwie było tak, że władca mógł powiedzieć zabieram Ci Twój majątek z dnia na dzień i nie było odwołania, nie było żadnej możliwości protestu przeciwko temu, no co najwyżej zbrojny protest, walka. Tymczasem, no, jak wiemy, wkrótce po zawarciu Unii Polsko-Litewskiej, to właśnie Rycerstwo Polskie doprowadzi do przyjęcia przez króla Władysława Jagiełę zasady neminem captivabimus nisi jure victim, czyli nisi victum", czyli właśnie tej zasady nietykalności i osobistej i majątkowej szlachty. To się dokona wkrótce po Unii, w 30 roku, 1430 roku. Tak rozwijają się te kolejne przywileje, które można oferować szlachcie litewskiej, potem szlachcie ruskiej. Zostaje to upowszechnione już nie tylko na szlachtę litewską, która chrzci się w obrządku katolickim, łacińskim, ale także na szlachtę ruską, która pozostaje w obrządku prawosławnym. Ale pozostając w obrządku prawosławnym, cieszy się jeszcze bardziej z tego, że ma te same przywileje, wyjątkowe przywileje, wyjątkową wolność, której... Strukturę wypracowane już w Królestwie Polskim, i to sprawia, że to bojarstwo ruskie i bojarstwo litewskie zasadniczo chce Unii z Polską, nie chce jej zerwać, nie szuka niepodległości, niepodległości od Polski. Bo cieszy się tym, że pozostając prawosławne, pozostając litewskie, pozostając ruskie, jednocześnie dzieli tę wspaniałą wolność, którą już zdobyła szlachta polska. To ma ogromne znaczenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest właśnie istota dalszej ekspansji, udanej ekspansji Polski, a raczej podtrzymania, trudno tu mówić o ekspansji, podtrzymania tego tworu imperialnego, jaki Polska odziedziczyła zaślubiając Litwę niejako. W roku 1385. To, że to imperium się nie rozpadło, tylko istniało przez następne 400 lat, było wynikiem skutecznego działania idei szlacheckiej wolności. To było to spoiwo, ta ideologia, rozpoznana wkrótce, co prawda no, tak w pełni dopiero już na początku XVI wieku, właśnie jako ideologia. Zaczęto się tym chwalić szlachetcy pisarze zaczęli mówić tak, my mamy najwspanialszą wolność na świecie, wszyscy nam tego zazdroszczą. Nawet jeśli nie wszyscy zazdrościli, to uwierzono w to, że tak to jest i wierzyli w to nie tylko przedstawiciele szlachty w, Krak w Małopolsce, czy na Mazowszu, czy w Wielkopolsce, ale wierzyli tak samo przedstawiciele szlachty na Rusi, na Kijowszczyźnie, czy, czy gdzieś het za Mińskiem, prawda. A więc y, ta idea wolnościowa sprawiła, że elity bez których, elity społeczne bez których to imperium przecież nie mogące funkcjonować w oparciu o administrację, bo w państwie wczesno nie było rozbudowanego aparatu biurokratycznego, nie było dziesiątków tysięcy urzędników, nie było setek tysięcy policjantów, nie było czegoś takiego w ogóle. A więc, żeby to państwo funkcjonowało, musiały z nim współpracować. Zastępujące niejako, później dopiero powstały także w innych państwach nowoczesny aparat państwowy, elity społeczne. Ich współpraca, ich kolaboracja, możemy użyć tego określenia także, zapewniała trwałość tego państwa. I ono opierało się właśnie o ową kolaborację elit szlacheckich, które łączyła z różnych stron tego państwa wspólna idea, idea wolności. Oczywiście jednocześnie to państwo. Było królestwem, to znaczy był król, był imperator, można tak powiedzieć, osobowy, władca. Choć był bardzo ograniczony w pewnym zakresie przez przywileje oddane szlachcie, których nie mógł naruszyć, bo straciłby posłuch. Ale jednocześnie miał swoje ambicje, takie jak każda jednostka wyniesiona ponad wspólnotę. Król był niejako można powiedzieć, sakramentalnie wyniesiony przez sakrament namaszczenia na Urząd Królewski ponad tę wspólnotę zwykłych śmiertelników, nawet wolnych obywateli Rzeczpospolitej, no, ulega jakby tej tendencji, no to ja, ja chcę rządzić bardziej, że tak powiem, efektywnie, mieć większy posłuch i jeszcze w dodatku rozszerzać swoje panowanie. To jest ludzki instynkt, bardzo często występujący. Nie wiem, czy tylko ograniczony do mężczyzn, bo znamy też przykłady, no, wybitnych władczyń, które cechował ten sam instynkt panowania i ekspansji. E, otóż dlaczego o tym mówię? Bo współistnienie tego republikańskiego, można powiedzieć, ideału czy ideologii wolnościowej, która była ważnym spoiwem wspólnoty szlacheckiej, istniało w pewnym napięciu z zasadą monarszą. Monarszą, która ma także swój interes dynastyczny, bo nawet pomimo faktu, że tron polski był tronem elekcyjnym, bo już Jagiełło był wybranym królem, a nie, nie było żadnej dynastii jagiellońskiej, To jest pewnego rodzaju fikcja. Oczywiście później każdorazowy syn no Jagiełły, potem Kazimierza Jagiellończyka, był wybierany niejako automatycznie, ale zasada wyboru została utrzymana. Tym bardziej po wygaśnięciu dynastii, linii męskiej dynastii Jagielonów ta zasada elekcyjna była potwierdzona, ale jednak nawet wtedy, kiedy będą wybierani królowie elekcyjni już nie, z różnych dynastii, wciąż będzie wracała ta myśl, no ale ja bym chciał coś dla swojego syna. Prawda? Ja bym chciał, żeby mój syn też panował w tym królestwie, a jak nie w tym, to może w innym. Więc ekspansja mi się przyda, zbuduję sobie przyczółek gdzieś swojego królestwa, jeżeli na wszelki wypadek tu mnie nie wybiorą, ale może gdzieś indziej będę władcą dziedzicznym. I to właśnie jest pewnego rodzaju dylemat wprowadzony w strukturę polityczną Rzeczpospolitej Królestwa, bo to była jednocześnie Rzeczpospolita, czyli Wspólnota Szlachecka i królestwo. W czym się to objawia? Od razu możemy dać przykład, no wspaniały przykład świetności imperium, która pojawia się natychmiast, kiedy Polska zawiera Unię z Litwą. Już dwa lata później królowa Jadwiga odbiera hołd hospodara mołdawskiego. Czyli Mołdawia się poddaje Polsce. Chwilę potem, jeszcze dwa lata później, Wołoszczyzna, czyli cała dzisiejsza można powiedzieć, Rumunia z dodatkiem Mołdowy Republiki składa hołd, podporządkowuje się Królestwu Polskiemu. Dlaczego? No to wynika no, nie tylko z tego prestiżu, jaki zyskała Polska łącząc się razem z Litwą w jedną potęgę, ale z faktu, że od południa naciska Turcja, prawda? I te mniejsze kraje, dopiero tworzące jakąś swoją podmiotowość polityczną, no, muszą wybierać, czy chcą być pod Turcją, czy może pod kimś innym, może właśnie pod Polską, a może pod Węgrami. Polska jawi się nagle jako, wspólnie z Litwą, oczywiście, jako potencjalny ośrodek imperialny, pod którym można być taką peryferią zewnętrzną. Ale wraz z tym rodzi się poczucie no, zobowiązania. Jeżeli to jest mój wasal, jeżeli to jest wasal korony Królestwa Polskiego, no to musimy tam potwierdzać naszą władzę. Tam to schołdowanie nie dokonało się na zasadzie ekspansji przywilejów szlacheckich. Nie, to była czysto imperialna struktura. Silne państwo polsko-litewskie jawi się jako alternatywa dla gorszego bardziej brutalnego panowania tureckiego. I miejscowi władcy, miejscowi despoci na Mołdawii i Wołoszczyźnie wybierają Polskę. Ale za chwilę mogą wybrać znowu Turcję, a może Węgry. Żeby utrzymać tam wpływy, trzeba tam inwestować, mówiąc dzisiejszym językiem, środki polityczne, ekonomiczne i militarne. I trzeba potwierdzać swoje panowanie no, ostentacją władzy. Nie samym wyjazdem orszaku, ale jak trzeba, no to trzeba tam wojsko też wysłać, żeby odeprzeć na przykład tureckie zakusy, albo żeby odeprzeć zakusy tej peryferii do oderwania się od Polski. No i tak zaczyna się nasze nieszczęście, można powiedzieć, z południową polityką Rzeczpospolitej, ponieważ tam zaczną stopniowo. Władcy kolejni, no ostatnim z nich, czy jednym z ostatnich, ale za to bardzo ważnych, na pewno był Jan III Sobieski, który próbował tam właśnie na terenie Mołdawii, wołoszczyzny, zbudować, można powiedzieć, księstewko dla swoich synów, bardzo nieudanych zresztą. No i to było z ogromną szkodą, moim zdaniem. Nie wszyscy historycy się z tym zgadzają, oczywiście. Z ogromną szkodą dla interesów Rzeczpospolitej. Wielokrotnie tak było, z ogromną szkodą wcześniej dla interesów Rzeczpospolitej, że angażowali się w te awantury mołdawskie, powiedziałbym, używając oczywiście tytułu klasycznej książki historycznej na ten temat. Kolejni władcy, kolejni. Także no, powiedziałbym liderzy polityczni Rzeczpospolitej, m.in. Jan Zamoyski, bo tam liczyli na umocnienie swoich interesów, swojej dynastii, nawet jeśli to była tylko dynastia magnacka, jak w przypadku Jana Zamoyskiego. Jednakże wchodząc na ten teren, na południe, automatycznie Rzeczpospolita Polska musiała mierzyć się z konkretnym rywalem imperialnym, który też chciał tam mieć wpływy. To była Turcja. Więc chcemy występować jako imperium na terenie Mołdawii i Wołoszczyzny, musimy prowadzić wojnę z Turcją. Nie ma rady. Albo, albo. Rezygnujemy z ambicji wobec Mołdawii i Wołoszczyzny, możemy zachować pokój z Turcją. Turcja, przypomnijmy, jest w wieku XVI absolutnie największą politycz... Przepraszam, militarną potęgą w Europie, może na świecie. Na pewno nikt w Europie nie może się mierzyć z potęgą Turcji. Stąd roztropna polityka. Zygmunta Starego, potem Zygmunta Augusta, by nie mieszać się w jakąś wojnę z Turcją, jeżeli Turcja nam nie zagraża. Mieli oni w pamięci właśnie świeży stosunkowo przykład zaangażowania starszego brata Zygmunta Starego, a stryja Zygmunta Augusta, Jana Olbrachta, który właśnie. Realizując tę politykę imperialną wobec Mołdawii, chcąc tłumić dążenia do wyjścia Mołdawii spod wpływów polskich, wybrał się tam z wielką wyprawą wojskową, która zakończyła się zupełną katastrofą. Stąd powiedzenie znane w Rzeczpospolitej za króla Olbrachta: wyginęła szlachta. To oczywiście przesada szlachta nie wyginęła, ale klęska była zupełna i miała ogromne konsekwencje dla interesu Rzeczpospolitej, bardzo negatywne. Jakie konsekwencje? teraz wracam po tym przykładzie nazwijmy to mołdawskim do głównego nurtu opowieści, który wiąże się z relacjami polsko-rosyjskimi z Europą Wschodnią, a nie Południowo-Wschodnią. Otóż Klęska, poniesiona przez Jana Olbrachta w 1497 roku, odcisnęła się bardzo żywo na Klęsce, jaką poniosła Imperialna, ale zupełnie inaczej ufundowana struktura państwa polsko-litewskiego na wschodzie. To znaczy ta imperialna struktura, której spoiwem była wolność, a nie tylko technika imperialnej kontroli oparta na wojsku, na sile militarnej. Otóż właśnie wtedy, w końcu XV wieku, zaczyna się systematyczna akcja Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Likwidowania Litwy można tak powiedzieć, połykania kawałek po kawałku tego, co Litwa uzyskała w XIV wieku. Odbywało się to pod hasłem zbierania ziem ruskich przez Moskwę. Kiedy się ten proces zaczyna? No oczywiście jeszcze w XIV wieku wysunął tę koncepcję, o czym kiedyś tam dawno temu w jednym z naszych spotkań mówiłem, poświęconych oczywiście stosunkom polsko-rosyjskim. Zaczął to Iwan Kalita w XIV wieku, rzucając to hasło zbierania ziem ruskich przez Moskwę, ale wtedy Moskwa była maleńkim księstewkiem jednym z wielu. Trudno było poważnie traktować ten postulat. Ale zmienia się to w wieku XV. Zmienia się konkretnie. W związku z serią wydarzeń, pierwsze z tych wydarzeń bardzo ważne i, moim zdaniem, niezwykle pozytywne dla Polski i dla jej przyszłości, także jako pewnego rodzaju imperium wolności, to była klęska Wielkiego Księcia Witolda w bitwie pod Worsklą w sierpniu 1399 roku. To była jedna z największych bitew średniowiecza, może większa nawet od Grunwaldu, toczona na terenie dzisiejszej Ukrainy wschodniej. W której Witold stanął na czele, można powiedzieć, większości księstw ruskich jako wielki książę Litwy, co prawda formalnie podporządkowany Jagiele, ale szukający pełnej niezależności od Jagieły właściwie. Stawką w tej bitwie było zdobycie przewagi przez Wielkiego Księcia Witolda nad całym Europejskim Wschodem. Gdyby ją wygrał, Moskwa przestałaby istnieć jako czynnik polityczny, bo Moskwa była po drugiej stronie. Oczywiście głównymi stronami w tej bitwie były wojska tatarskie. Po jednej stronie Tatarzy i po drugiej stronie Tatarzy. Słabsi Tatarzy niestety dla Witolda okazało się byli po jego stronie, dużo mocniejsi po stronie, po której był także Wielki Książę Moskiewski. I Witold przegrał sromotnie tę bitwę, w której były zresztą polskie oddziały posiłkowe. Pierwszy raz użyto tam armat zresztą na polu bitwy bez żadnego pozytywnego rezultatu. Zresztą e, oczywiście po stronie polsko-litewskiej. Z trudem sam uciekł z pola bitwy wielki książę Witold, i sytuacja geopolityczna zmieniła się odtąd na zawsze radykalnie dla Litwy. Litwa nie mogła marzyć odtąd o samodzielnym panowaniu nad Europą Wschodnią. Przegrała swoją szansę. Litwa musiała związać się z Polską, bo Witold oczywiście chciał się uniezależnić od Polski. To odpowiadało także dużej części elit litewskich. Gdyby udało mu się, gdyby wygrał tę bitwę, zrealizowałby się scenariusz, o którym mówiłem wcześniej, a którego Litwa uniknęła wiążąc się z Polską. To znaczy, Litwa stałaby się Rusią, wielkim państwem ruskim. Czy to by było dobre dla Polski, gdyby Litwa zastąpiła Moskwę? Nic by z tego dobrego czy lepszego dla Polski nie wyniknęło, ponieważ byłaby takim samym państwem jak Moskwa, czyli wschodnią despocją, ufundowaną na tych samych tradycjach, co Moskwa w większości. Dlaczego? no bo Litwa w związku z Polską była kilkanaście lat wtedy, o żadnych trwałych wpływach kulturowych świata łacińskiego czy polskiego nie mogło być mowy jeszcze na Litwie. A poszerzenie panowania litewskiego na wszystkie ziemie ruskie, co byłoby rezultatem zwycięstwa pod Worsklą, sprawiłoby, że no oczywiście Litwini zmaleliby jako mniejszość w tym państwie może do trzech, może do pięciu ludności. Nie może rządzić 5 mniejszość 95% większością, w dodatku dużo silniejszą kulturową. A więc mielibyśmy wielkie imperium litewskie, czy raczej ruskie, które kończyłoby się gdzieś na rzece Bóg. No byłaby to katastrofa dla państwa polskiego, bo oczywiście to imperium ekspandowałoby dalej na zachód, już w XV wieku. Tylko zmagalibyśmy się z tym imperium nie nad Dnieprem, nie o Smoleńsk. Tylko o Warszawę, o Sandomierz w wieku XV. Gdyby Witold wygrał bitwę podworską. No ale na szczęście przegrał i dzięki temu Unia Polsko-Litewska przetrwała, bo Litwa musiała zostać przy Polsce. I dzięki temu ten proces, o którym mówiłem wcześniej, przemian kulturowych, cywilizacyjnych tego obszaru litewsko-białorusko-ukraińskiego, e, międzymorza, mógł się dokonywać dalej przez kolejne wieki. Mogła się tam utrwalać w warstwie, oczywiście, uprzywilejowanej elit szlacheckich, owa kultura politycznej wolności. A więc Unia przetrwała. Ale Moskwa dzięki temu także przetrwała. Jako alternatywny ośrodek, skoro nie Litwa, no to Moskwa. Tam gdzieś czai się za Litwą i podejmuje na nowo proces jednoczenia ziem ruskich. Kazimierz Jagiellończyk, który obejmuje tron w 1447 roku także w Krakowie, zostaje wciągnięty w orbitę spraw, które odciągały go od wschodu, od Rubieży Wschodniej, tam gdzie Moskwa stopniowo rozwijała swoją ekspansję. No bo zajmował się najpierw, i całe szczęście, rozprawą z Krzyżakami, wojną trzynastoletnią. To było niezwykle ważne dla Polski. Litwini prawie w ogóle w tym nie brali udziału, no ale król się tym zajmował sam. Prawda? Litwini zostawili Polskę tu całkowicie. Polska sobie poradziła, no ale król był zaabsorbowany oczywiście tą sprawą. A potem pojawia się następna pokusa czy możliwość. Właściwie ona cały czas pojawia się przez wiek XV. kolejne oferty słane z Pragi, a potem także z Budy, żeby ktoś z dynastii Jagielonów. Zasiadł na tych tronach. Oczywiście z dynastycznego punktu widzenia to jest wspaniała perspektywa. Mój syn, mój brat będzie panował na wspaniałym tronie, jeszcze bogatszym od krakowskiego w Budzie czy w Pradze. Dużo bogatszym, bo Buda czy Praga były wtedy no, dużo bardziej efektownymi stolicami niż Kraków. A więc z punktu widzenia dynastycznego to jest wspaniała oferta, możliwość. Trudno się dziwić, że Kazimierz Lończyk jest tym zainteresowany. I oczywiście jego uwagę, kiedy ta oferta wraca w realnej postaci w 1470, mniej więcej pierwszym roku, no podejmuje walkę o utrwalenie swoich wpływów dynastycznych najpierw w Pradze, a potem na Węgrzech. To oczywiście angażuje jego uwagę, jego wpływy, jego wysiłki i częściowo także angażuje siły Królestwa Polskiego, częściowo, ale jednak, no, Trzeba wspierać króla prawda, w tych wysiłkach. I zasiada jego syn na tronie najpierw w Pradze, a potem w Budzie. Czy wynika z tego coś trwałego, dobrego dla Polski? Absolutnie nic. Imperium Jagiellońskie, którym czasem tak się ekscytujemy, jakie to wspaniałe było idea Jagiellońska, nie miała nic wspólnego z dobrem Rzeczpospolitej. To było Imperium Jagiellońskie. Ta nazwa jest tutaj całkowicie adekwatna. To było Imperium Dynastii Jagiellońskiej tak nietrwałe jak ta dynastia. To znaczy jego przetrwanie zależało od tego, czy utrzymają się związki w rodzinie, nie mające nic wspólnego z poszerzeniem wpływów politycznych, bezpieczeństwa Polski w tym układzie. Oczywiście, no może trochę mniejsze ryzyko jest wojny między braćmi, chociaż nie zawsze tak jest, niż między obcymi sobie władcami. No, ale wiemy, że akurat w przypadku Pragi i... E, i Budy, tych, tych tronów prawda, zdobywanych przez synów Kazimierza Jagiellończyka. Doszło do bratobójczej wojny między dwoma synami Kazimierza Jagiellończyka. Każdy chciał objąć ten tron, prawda? więc no, bracia też potrafią walczyć między sobą. Nie były tam wprowadzane żadne polskie porządki w Czechach czy na Węgrzech, zresztą mowy o tym być nie mogło, bo Czechy czy Węgry były niezwykle silne kulturowo, o bardzo silnej tożsamości politycznej, zaawansowaniu swojej cywilizacji i związków ze światem łacińskim. Więc o żadnym poszerzeniu wpływów polskich na terenie Pragi czy Budy mowy być nie mogło. Te rządy mogły być mniej lub bardziej korzystne dla samych Czechów lub samych Węgrów. Nie są wspominane najlepiej ani najgorzej, raczej nijaka, powiedziałbym, dość pamięć przywiązywana jest do epoki jagiellońskiej, zarówno w Czechach, jak i na Węgrzech. Oczywiście wspomina się tam z wielkim sentymentem i podziwem swoich królów narodowych, czyli iż jego Spodebradu w Czechach, Spodebradu i Macieja Korwina na Węgrzech. Oczywiście struktura takiego imperium jagiellońskiego, gdzie jeden Jagielon rządzi w Krakowie i w Wilnie z jednej strony, drugi Jagielon rządzi w Pradze i w Budzie, no, tworzy pewną nadzieję, możliwość na to, że no, tu będzie jakiś spokój, jakiś konglomerat, jakaś współpraca. Ale o żadnej, o żadnej strukturze imperialnej, czyli jest centrum, prawda? Kraków jest centrum dla tego imperium, nie było mowy. Tak nie było. Praga i Buda były zupełnie osobnymi centrami z innymi problemami politycznymi, innymi kierunkami ekspansji. Co się jednak stało wskutek zaangażowania Kazimierza Jagiellończyka w tę ważną dla niego i dla jego rodu inwestycję dynastyczną? Całkowite zaniedbanie spraw wschodnich, żywotnych dla Litwy, żywotnych dla państwa polsko-litewskiego w konsekwencji. Zwrócił na to uwagę Jan Długosz, który patrzył na to swoimi własnymi oczami, Chociaż w dalekim Krakowie, ale widział, słyszał o tym, co dzieje się na wschodzie. Widział cień Moskwy, który już się wtedy zaczął nasuwać na wschodniej rubieże Litwy. Wiedział, że, Rosja, że Moskwa, przepraszam, rośnie. Opisuje to na ostatnich stronach swojego dzieła życia. Bo wtedy to się właśnie zaczęło dziać. Widzi, że Moskwa pochłania kolejne księstwa pograniczne na granicy z Moskwą, przepraszam, z Litwą i że dokonuje się. Zasadnicza zmiana w układzie sił. Co jest stawką tej zmiany? Otóż obok Moskwy, jeszcze jednym wielkim ośrodkiem politycznym na wschodzie, był Nowogród, Republika Kupiecka, Nowogród Wielki. Ogromna, wielokrotnie większa terytorialnie od Moskwy, ale słabsza militarnie, republika silna ekonomicznie, zupełnie inaczej zorganizowana politycznie, na innej kulturze politycznej oparta, na kulturze politycznej oligarchii kupieckiej. Na pewno dużo bliższa jednak duchem pewnego rodzaju wolności Rzeczpospolitej Polsce od despotycznej, autokratycznej struktury politycznej Moskwy. I ona rozwijała się przez kilka wieków. Nowogród Wielki był. W układzie sojuszniczym z Kazimierzem Jagielończykiem. Kazimierz Jagiellończyk był zobowiązany bronić Nowogrodu Wielkiego. Tam zresztą wielokrotnie na tronie zasiadali książęta z jego dynastii, czyli Jagielonów w Nowogrodzie Wielkim, których obowiązkiem było bronić tego kraju przed Moskwą. No ale w momencie, kiedy wielki książę moskiewski decyduje się najechać na Nowogród, to jest dokładnie rok 1471. Kazimierz Jagiellończyk jest no oczywiście oczami zwrócony do Pragi, do bo właśnie tam instaluje swojego syna. Więc, czy Praga, czy położone dwa tysiące na północny wschód od Pragi, miejsce takie jak Nowogród? Nie da się pogodzić jednocześnie tych dwóch zaangażowań politycznych jednego króla. Król wygrał, wybrał Pragę. Korzystnie dla swojej dynastii na chwilę, ale bardzo niekorzystnie dla swojego księstwa, wielkiego księstwa litewskiego, bowiem. Nowogród został opanowany przez Moskwę. I od tej pory już tylko Moskwa jest na wschodzie od Litwy. Moskwa, która jednoczy wszystko i wszystko przeobraża na swój obraz i podobieństwo. Czyli despocji, absolutnej despocji, w której liczy się tylko car, dzwon wolności, dzwon wiecowy, najważniejszy w strukturze symbolicznej Nowogrodu zostaje wywieziony do Moskwy, że nie ma już wolności w Republice Kupieckiej. Jest jeden car, wywieziona jest ludność z Nowogrodu, elity. Oczywiście najważniejsi są straceni, reszta wywieziona. Technika wywózki już wtedy jest stosowana na masową skalę i przywozi się nową ludność z głębi państwa Moskiewskiego. Tak likwiduje się odrębność. Z jednej strony można powiedzieć, że wybór Kazimierza Jakielończyka, jego doradców, bo przecież niewątpliwie ta decyzja nie dokonywała się w próżni, by zrezygnować z próby pomocy Nowogrodowi, był wymuszony przez to, że Moskwa przygotowała ten krok prowokacją zorganizowaną z kolei w Wielkim Księstwie Litewskim. To była próba zamachu na, na Kazimierza Jagiellończyka i oderwania Ukrainy. Pobudzono no, odpowiednie siły polityczne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na dzisiejszej Ukrainie, żeby zbuntowały się przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi w tym momencie. Tym trudniej było zająć się Nowogrodem. Prawda? No ale był jeszcze drugi aspekt bardzo ważny. Czy można utrzymać efektywnie kontrolę poszerzyć polskie imperium czy polsko-litewskie imperium jeszcze o 2000 kilometrów dalej na północny wschód czy to się dało zrobić utrzymać sięgnąć poza granice Europy bo Nowogród wielkiego posiadłości kończyły się nad rzeką ob już na syberii No rozsądna odpowiedź brzmi nie no nie było sposobu żeby poszerzać porządki polskie eksportować tam no nie wiem urzędników polskie zwyczaje yy, yy, nie mówiąc o katolicyzmie, no to oczywiście nie było w ogóle w grę nie wchodziło, to była bardzo silna tożsamość prawosławna tam. No ale trudno było włączyć w jedną strukturę imperialną nowy tak ogromny twór, skoro no, tutaj jeszcze Praga, Buda w zasięgu celów nie dało się. To było klasyczne zjawisko, można powiedzieć, dylematu geopolitycznego, który oddaje się słowem angielskim overextension, prawda, czyli zbytnie naprężenie sił. Nie dało się wszystkiego zagarnąć. Tu Buda, tu Praga, tu Nowogród. Trzeba było na coś się zdecydować. Praga i Buda dużo bliżej na pewno. Więc może to było logiczne. Niemniej, skoro już wchodzimy na bardzo śliskie tory historii alternatywnej, zastanawiając się nad szansami polskiego imperium, imperium wolności, to nie mogę nie odżałować, tak jak Jan Długosz, w ślad za nim tej straconej szansy trzeba było pomóc Nowogrodowi. Nie po to, żeby włączyć go do struktury Imperium Jagiellońskiego czy Polskiego. Zupełnie innej po potrzeby, żeby utrzymać Nowogród. Nowogród jako alternatywę wobec Moskwy, żeby były dwie Rosje mówiąc w skrócie. Dwie struktury polityczne równosilne, które się równoważą. Nowogród zorganizowany według zasad Republiki Kupieckiej, i Moskwa autokratyczna. I popierać, jak długo się da istnienie tej alternatywy na Rusi, żeby nie wyrosła potężna, potężniejsza od Litwy i Polski razem wziętych Rosja za wschodnią granicą. No, do tego trzeba było oczywiście może tej wiedzy, którą my mamy, łatwo nam to y, formułować, bo wiemy, co było dalej. Ale Długoż mówi to samo, który nie miał tej wiedzy, że trzeba było pomóc wtedy Nowogrodowi. Na tym polega umiejętna polityka imperialna, by wyprzedzać zagrożenia geopolityczne. Tak jak kardynał Richelieu za dzieło swojego życia, a to niewątpliwie twórca Imperium Francuskiego, uważał podział Niemiec, utrwalenie podziału Niemiec pokoju westfalskim. No dzięki temu mogło utrzymać się i urosnąć do rangi absolutnie największego imperium na kontynencie europejskim, Królestwo Francuskie, bo Niemcy, jedyny groźny sąsiad dla Francji, był podzielony dzięki umiejętnej polityce Richelieu, który przeciwstawiał Austrię katolicką protestanckim książętom Rzeszy, po to, żeby no, Niemcy się nie zjednoczyły, bo zjednoczone Niemcy są oczywiście silniejsze od Francji. Ta sama polityka, imperialna polityka, klasyczna polityka dzieli rząd niestety z punktu widzenia tych, którzy dobrze życzą polskiemu imperium, nie towarzyszyła myśleniu politycznemu Kazimierza Jagiellończyka w końcu XV wieku. A więc stało się, Nowogród nie został, mimo obowiązku prawnego, Polska, a raczej król Kazimierz Jagiellończyk zdradził swoich sojuszników. Po prostu zdradził, zostawił i Nowogród Wielki został wchłonięty bardzo brutalnie przez Moskwę. Kiedy Kazimierz Jagiellończyk umiera budził wciąż respekt, no bo był władcą bardzo energicznym i panującym nad ogromnym państwem, kiedy tylko umiera wiadomo, że może się rozpocząć jakiś okres tarć między jego synami, Moskwa wykorzystuje to natychmiast i rusza do militarnej akcji. Rozpoczyna się pierwsza z serii kilkunastu wojen, które w ciągu wieku XV, XVI, XV, XVII doprowadzą do rzucenia Rzeczpospolitej na kolana. W ciągu pierwszych czterech wojen od 1492 do 1522 roku, Moskwa zabrała jedną trzecią terytorium Litwy. Po prostu jedną trzecią. A więc ogromny szmat terenu. I można na to patrzeć z dwóch punktów widzenia. Jeden punkt widzenia to no ogromna strata, ogromny ubytek sił po stronie litewskiej. Z drugiej strony ja patrzę na to inaczej. Otóż ta pomniejszona Litwa. Właśnie dlatego, że pomniejszona znów zbliża się do Polski, bo Litwa tak wielka, niezagrożona przez Moskwę, gdyby nie było Moskwy, Litwa automatycznie traciłaby powody do zainteresowania, geopolitycznego zainteresowania Unią z Polską. Przywileje już mamy, szlacheckie, ale po co dalej być z Polską, prawda, skoro nie zagraża nam nikt od wschodu. Ale ta właśnie seria wojen, które Moskwa narzuca Litwie w końcu XV wieku i prowadzi przez wiek XVI, zmusza elity litewskie do zgrzytając zębami, ale jednak godzenia się ze związkiem, w którym Polska jest ważniejsza, Polska jest silniejsza związkiem polsko-litewskim, bo bez pomocy Polski Litwa w ogóle zniknęłaby z mapy zajęta przez Moskwę już w wieku XVI. A więc to zagrożenie ze strony moskiewskiej jednocześnie utrzymuje, podtrzymuje sens geopolityczny dla Litwinów Unii Polsko-Litewskiej i ono także sprawia, w momencie kiedy wybucha piąta z owych wojen, wojna o inflanty i Moskwa odnosi w niej wielkie sukcesy, wojna rozpoczęta przez Iwana Groźnego, to wtedy właśnie dokonuje się Unia lubelska. Ta ściślejsza, najściślejsza, najpiękniejsza w sensie ustrojowym unia polsko-litewska. Ona by się nie udała, gdyby nie to, że jednocześnie wojska moskiewskie szturmowały, można tak powiedzieć, no już nie chcę powiedzieć, przed pola Wilna, ale szukały otwarcia drogi na Wilno i Litwini nie byli w stanie zasłonić się przed Moskwą. Dlatego strasznie zgrzytając zębami, ale zgodzili się na to, co zdecydował ich władca, czyli Zygmunt August. Na oddanie całej Ukrainy koronie polskiej, bo aktem poprzedzającym Unię Lubelską Zygmunt August przekazał całą Ukrainę, można powiedzieć, koronie polskiej, zabrał ją Litwie. No i jednocześnie ta pomniejszona Litwa, tym bardziej, czyli Litwa obejmująca dzisiejszą Litwę i Białoruś, nie była w stanie obronić się przed Moskwą, a więc tym silniej wiąże się z Polską, prawda? Tym mocniejsza jest ta więź. Która powoduje, że owa kultura polityczna, kultura w ogóle wyrażająca się coraz częściej już jednym językiem polskim językiem Jana Kochanowskiego w tym czasie, Mikołaja Reja kultura dostarczająca no, pewnego rodzaju narzędzi wyrażania wszystkiego, co ważne w ludzkim życiu, ale po polsku, ta kultura może się stabilizować już nie tylko w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, ale także w Wilnie, Grodnie. Lwowie i innych miastach, dworkach, ośrodkach szlacheckich na wschód, daleko od linii Bugu położonych. Otóż ta sytuacja znów przechodzi kolejną metamorfozę i teraz dochodzę już, przepraszam, do końcowej części, ale jednocześnie właściwej części dzisiejszego spotkania poświęconej pytaniu, czy mogło być jeszcze lepiej, więcej w wieku XVII. Otóż przypomnijmy, w momencie, kiedy kończy się wojna o Inflantę, a kończy się ona polskim zwycięstwem dzięki energicznej polityce Stefana Batorego, który przeprowadził trzy kolejne wyprawy w 1579, 80, i 81 roku, yy, yy, dzięki tym wyprawom mógł podyktować, Rozejm w Jamie Zapolskim w 1582 roku w Moskwie. Rozejm, który przywracał niewielką część, ale tylko niewielką część ziem utraconych przez Litwę w poprzednich wojnach z Moskwą. Przede wszystkim Połock, niewielka północna część województwa witebskiego także. I inflanty, no bo o toczyła się wojna. Inflanty oczywiście zostały przywrócone Rzeczpospolitej. Natomiast wciąż Smoleńszczyzna, Czernichowszczyzna, Siewierszczyzna, te wielkie ziemie oderwane w XVI wieku przed Moskwę nadal były po stronie moskiewskiej. Stefan Batory, jak wiemy, domyślamy się, są bardzo silne poszlaki źródłowe w tym kierunku, przygotowywał kolejną wyprawę w ostatnich latach swojego życia na Moskwę, ale celem jego wyprawy znów nie było dobro Rzeczpospolitej. Celem jego wyprawy nie był również wąsko rozumiany interes dynastyczny, choć ten też tutaj był ważny. Rodzina Batorych, wiadomo, była związana z jedną ojczyzną. Tą ojczyzną był Siedmiogród, i on był w sercu Batorego. Ta jego rodzina i rodzinna ziemia. Otóż dla tej rodzinnej ziemi głównym wrogiem była Turcja. W pewnym sensie na drugim planie oczywiście Habsburgowie, ale na pierwszym i najważniejszym Turcja. Zatem. Projekt polityczny, jaki najczęściej historycy są w stanie odtworzyć z tych poszlak dotyczących planów Stefana Batorego z ostatnich lat jego życia, jest taki, zdobyć Moskwę, rzucić ją na kolana, ale nie po to, żeby coś z tego wyniknęło trwałego dla Polski, tylko żeby potem wszystkimi połączonymi siłami runąć na Turcję i wyzwolić nareszcie Siedmiogród, prawda? wyzwolić spod przewagi tureckiej. To oczywiście... Miałoby swój sens także wzmacniający prestiż polski, głównego narzędzia tych planów, ale problemy były dwa. Po pierwsze, czy szlachta zgodziłaby się na taką wojnę? Szlachta była cały czas, można powiedzieć, w wieku XVI nastawiona negatywnie do wojny z Turcją. Dlaczego? Bo szlachta w ogóle była bardzo pokojowo nastawiona. Nie chciała walczyć o żadne zdobycze. Szlachta miała kulturę, można powiedzieć, jednoznacznie w stu procentach antyimperialną. O żadnej ekspansji nie myślała ekspansji militarnej. Co innego, jeśli przyjdą i poproszą nas, my też chcemy mieć takie wolności jak wy. A nie, broń Boże, chcemy, żebyście zainwestowali jakiekolwiek pieniądze ze swoich podatków w armię, w jakiś wysiłek ekonomiczny, żebyście mogli utrwalić swoje panowanie. Na to szlachta się nie chciała zgodzić. Żadnych nowych podatków na wojnę, na administrację. Na unowocześnienie państwa. Tego szlachta nie chciała. Szlachta chciała się cieszyć swoją wolnością, korzystaniem z koniunktury na polskie zboże, a więc żadnej ekspansji w tradycyjnym rozumieniu ekspansji związanej z armią, wyposażeniem armii. No, wojny z Turcją nie dało się inaczej wygrać niż budując ogromną armię. A więc pytanie, czy w ogóle był to problem realny pogodzenie ambicji monarszych osoby monarchy Stefana Batorego jakkolwiek byśmy go podziwiali wiadomo ulubiony monarcha Józefa Piłsudskiego dwudziestowiecznego kandydata na polskiego imperatora to jednak trzeba powiedzieć że w tym miejscu realizm jego wielkiego planu no Staje pod znakiem zapytania, czy był on do pogodzenia z pacyfizmem charakteryzującym nastawienie szlachty polskiej i jej republikańskiego ideału. Wiadomo, że Turcja na pewno nie przyjdzie i nie poprosi o polskie wolności, bo to zupełnie inna cywilizacja, inna mentalność, więc tego rodzaju ekspansja tam nie wchodziła w grę. Oczywiście można było myśleć o wyzwoleniu narodów słowiańskich, chrześcijańskich, znajdujących się pod jarzmem tureckim, i do tego odwoływało się wielu zwolenników wojny z Turcją. Ale oni wciąż byli mniejszością w polskim społeczeństwie szlacheckim. A więc mamy pewną wizję niedokonaną, niezrealizowaną do końca: imperium wielkiego Stefana Batorego, w którym oczywiście Rzeczpospolita byłaby centralnym narzędziem być może centrum jakiegoś imperium ale czy mogło ono w ogóle powstać? Batory umiera. Niektórzy przypisują y, y, tę śmierć jakiemuś spiskowi. Wiadomo jednak, że cierpiał przez wiele lat na nie dający się wyleczyć wrzut w nodze, i ta jego choroba pogłębiała się przez cały ostatni rok jego życia. W tym sensie jego śmierć nie była jakimś zaskoczeniem. No ale wraz z nim umarł ten plan, oczywiście. Przychodzi nowy władca. Nie mówimy o skomplikowanych okolicznościach jego wyboru, krótkiej wojnie domowej. Mówię o Zygmuncie, oczywiście, trzecim wazie. I tu pojawia się nowa perspektywa polskiego imperium, Unia ze Szwecją. A więc panujemy nad Morzem Bałtyckim. Nasz władca, prawda, będzie jednocześnie władcą Szwecji i Finlandii, no bo Finlandia była częścią Szwecji. Czyli połowa basenu, więcej niż połowa basenu Morza Bałtyckiego jest w naszych rękach. Otóż jest to kompletnie anachroniczne myślenie. Bo nie było żadnych naszych rąk. Nie mogło się utrzymać to panowanie nawet w realnie istniejących dwóch rękach Zygmunta III Wazy. Po prostu dlatego, że po przewrocie protestanckim, reformacyjnym, Szwecja wyrobiła sobie, elity szwedzkie, bardzo silną, świeżą, ale bardzo silną tożsamość protestancką. Polska, jakkolwiek była krajem tolerancji, była krajem, w której kulturowym i w politycznym kodzie zapisana była, że tak powiem, większość katolicka, silniejszy wpływ katolicki. I to czyniło ze związku Szwecji z Polską, Polską i Litwą, związek nie do utrzymania. Z punktu widzenia elit protestanckich szwedzkich. Oczywiście sam pomysł, że władca imperium, które rozciąga się od Spitsbergenu do brzegów Morza Czarnego. Może rządzić tym imperium z Krakowa, czy nawet z Warszawy, jeśli przeniesie się tą stolicę, co rzeczywiście zostało wykonane przez Zygmunta III waza, był pomysłem fikcyjnym. Szwedzi chcieli mieć swojego króla u siebie, a Polacy oczywiście u siebie, prawda? I tak to, że się udało pogodzić z Polaków z Litwinami, że ten król był trochę w Krakowie, ale trochę w Wilnie i w Grodnie, i że sejmy odbywały się na przemian dwa w Polsce, jeden na Litwie, no, to świadczy o jakimś no, niezwykłym sukcesie kultury zgody politycznej między dwoma narodami, ale jeszcze włączyć do tego Szwecję, żeby jeszcze król dzielił swoje obowiązki między Szwecję a Polskę i Litwę. To było nie do utrzymania. Wiadomo było, że źle się to skończy. Pytanie było, co król wybierze? Czy Szwecję, czy Polskę? Król wybrał Polskę. Oczywiście chciał utrzymać tron, jak długo mógł w Szwecji, ale Bunt jego stryja, Karola IX Sudermańskiego, no szybko jakby wyjaśnił sprawę, że większość elit szwedzkich nie chce żadnego związku z Polską. Przede wszystkim dlatego też, że jest tu sprzeczność interesów. Szwedzi chcą prowadzić swoją ekspansję w basenie Morza Bałtyckiego, a tam już dociera Polska, która zajęła inflanty w XVI wieku. I pytanie, czyja będzie Estonia leżąca między inflantami, a szwedzką strefą wpływów. Czy rosyjska, bo Rosjanie chcą tam być, Mieć dostęp do Bałtyku, czy szwedzka, czy polska. To był węzeł realnie sprzecznych interesów geopolitycznych. Żaden jeden władca nie mógł tego rozwiązać. Ciekawą sugestię tworzy tutaj wybitny historyk Litwy Henryk Łowmiański, który twierdzi, że już w połowie XVI wieku Polska, polscy władcy Zygmunt III popełniła błąd polityczny, podejmując walkę o całe Inflanty, że należało część Inflant zostawić Iwanowi groźnemu. Bo gdyby tak było, gdyby doszło do porozumienia polsko-rosyjskiego, powtarzam argumentację Henryka Łowniańskiego, wówczas Szwecja musiałaby przez następny wiek walczyć z Rosją. No te północne inflanty, o te Estonię, i zamiast potopu mielibyśmy zacieranie rąk, mówiąc cynicznie oczywiście, przy spektaklu walki naszych dwóch potężnych sąsiadów, czyli Szwedów i Moskali, razem walczących o jeden kawałek ziemi. Na północy Bałtyku. Ale tak się nie stało, mówię tylko o pewnym scenariuszu hipotetycznym. Ale pokazuje to, jakby, że tu już był zawiązany pewien węzeł konfliktu geopolitycznego. Czyje będą Inflanty, czyja będzie Estonia? To nie był tylko spór o to protestantyzm czy katolicyzm, ale był spór o interesy geopolityczne dwóch silnych ośrodków politycznych: jeden Warszawa, Kraków, Wilno, drugi Sztokholm. No i trzecie oczywiście Moskwa. I tutaj zmianę przynosi wygaśnięcie z kolei dynastii Rurykowiczów. Nowy, można powiedzieć, uzurpator Borys Godunow próbuje stworzyć nową dynastię. Jest zdecydowanym wrogiem Zygmunta III. Próbuje wejść w koalicję z Habsburgami. Habsburgowie zachowują się wtedy, można powiedzieć, bardzo korzystnie dla Polski. Bo no jednak nie podejmują wielokrotnie ponawianych sugestii Moskwy, by stworzyć koalicję antypolską. Z różnych przyczyn zresztą Habsburgowie tego odmawiają, no, ale to bardzo pomaga, że tak powiem, w tym momencie Polsce. No, niemniej pojawia się zupełnie nowy niespodziewany czynnik rywalizacja wewnętrzna w Moskwie różnych rodów bojarskich, kto będzie nowym carem. No, bo został jakiś Godunow, jakiś Noworyż, kompletnie trzeciorzędna rodzina, która awansowała przez karierę w Policji Politycznej Iwana Groźnego. A tu są stare rody bojarskie, dlaczego one nie mają objąć tronu? Prawda? Po wygasłej dynastii Rurykowiczów. A więc ta wewnętrzna walka w Moskwie, która podkopuje władzę Godunowa, kiedy ten umiera i no, liczy, że jego syn przejmie tron, wszystko to wali się jak Domek z kart, no bo pojawia się fałszywy Dymitr, Róże Dymitr, Dymit Samozwaniec, który został wymyślony przez jeden z rodów bojarskich, przez Romanowów, właśnie żeby podważyć ten ród godunowów i samemu zająć ostatecznie tron w Moskwie. Tworzy to pewnego rodzaju nową możliwość dla Polski, no bo fałszywy Dymitr udający. Zaginionego, a raczej zamordowanego wcześniej syna Iwana, najmłodszego syna Iwana Groźnego. Szuka pomocy wśród polskich magnatów. Częściowo ją znajduje. Spotyka się z Zygmuntem III, który właściwie po cichu daje mu błogosławieństwo na drogę do Moskwy, ale po cichu, bo Rzeczpospolita tego nie, nie akceptuje wcale. No i ponieważ umarł Borys Godunów, niespodziewanie dymit Samozwaniec może wkroczyć do Moskwy przy poparciu Polaków. Wiemy jak to się kończy, po roku, kiedy odbyło się huczne weselisko z córką wojewody sandomierskiego Maryną Mniszech w Moskwie. Dosłownie kilka dni później podburzeni przez właśnie rody bojarskie, które wcale nie chciały, żeby Samozwaniec nimi rządził, chciały dalej prowadzić swoją grę. O utwierdzenie jednej z tych rodzin na tronie w Moskwie. Podburzyły lud moskiewski. No i wymordowano Polaków, Koło 500 osób wtedy zginęło. I samego Iwa, Dymitra Samozwańca posiekano szablami, spalono, nabito do carpuszki i wystrzelono w kierunku zachodnim, z którego dymit Samozwaniec przyszedł u jego proch. E więc wydawało się, że skończyła się ta awantura, przy której nie Polska, ale część tylko magnatów popierało Dymitra. Ale okazało się, że rozkład wewnętrzny w Rosji jest tak daleko posunięty, że próba stabilizacji tej władzy przez inicjatorów tego powstania przeciwko Dymitrowi, Wasyl Szujski i jego bracia, chociaż objęli władzę, no nie mogą liczyć na uspokojenie. I wtedy właśnie dopiero pojawia się ten moment, ten moment polskiej szansy, nowej szansy rozwiązania przyszłości Imperium Rzeczpospolitej w Europie Wschodniej. Ponieważ w 1609 roku Wasyl Szujski podjął decyzję strategiczną, sprzymierzam się ze Szwecją przeciwko Rzeczpospolitej. Stało się jasne, że Rzeczpospolita musi poprzeć walkę z Moskwą. To już nie był tylko wybór króla, tylko to był wybór Rzeczpospolitej, no bo dwaj wrogowie połączyli się przeciwko Rzeczpospolitej. Musimy też w takim razie podjąć te rękawice. Sejmiki no, później, ekspos akceptują decyzję króla o wszczęciu wojny. Wojny, której oficjalnym celem ze strony Polski było odzyskanie utraconych ziem. Nie żadna ekspansja, tylko odzyskanie utraconych ziem w toku XVI-wiecznej ekspansji Moskwy. A więc Smoleńska, Czernichowa, Siebieża. Tej jednej trzeciej Wielkiego Księstwa Litewskiego straconej wcześniej. No ale można grać o więcej. Dzięki fenomenalnemu, najbardziej błyskotliwemu ze wszystkich w całej naszej historii wojskowości. Zwycięstwo Stanisława Żółkiewskiego pod Kłuszynem, znowu miejscowość blisko Moskwy, 4 lipca 1610 roku. Pamiętajmy, warto święcić 4 lipca nie jako święto Stanów Zjednoczonych, ale jako najbardziej błyskotliwe zwycięstwo w historii polskiej wojskowości. Pamiętamy, pamiętajmy to zawsze, to, że dziesięciokrotnie mniej liczne wojsko polskie pokonało połączone siły Rosji i Szwecji w tej bitwie. Tak, to była ta, można powiedzieć, najbardziej skuteczna kawaleria w historii Europy. W tym momencie, w każdym razie. To zwycięstwo zmieniło bardzo wiele, bo okazało się, że sami bojarzy moskiewscy uznali, że no, trzeba zaprosić teraz Polskę do dalszego ciągu tej gry. Żółkiewski może wejść do Moskwy po zawarciu układu z bojarami, wchodzi na Kreml. Układu, który zawiera... Nie pytając o zdanie króla, i tu oczywiście Żółkiewski przekroczył swoje uprawnienia, bo chociaż był hetmanem polnym na razie, no ale hetmanem, nie miał żadnych uprawnień do zawierania układu politycznego dotyczącego przyszłości stosunków między dwoma państwami, a zwłaszcza przyszłości syna królewskiego, bo Żółkiewski zgodził się na warunki bojarów, że oto nowym carem będzie królewicz polski Władysław, mający wtedy bodajże 10 lat. Czy 12, Królewicz, który przyjmie wiarę prawosławną i który w dodatku odzyska nieuszczuplone granice Carstwa Moskiewskiego. Czyli Polska nic nie odzyska. Chociaż polskie wojska stały wokół Smoleńska, oblegały go już od dłuższego czasu, Żółkiewski obiecał, że nie zmienią się granice. Litwa nic nie odzyska z tego, o co walczyła. No i pytanie, kto lepiej reprezentował wtedy interes Polski. Rzeczpospolitej, imperium. Bardzo ciekawe, bardzo kluczowe powiedziałbym pytanie: czy Stanisław Żółkiewski, który zawarł układ, który pozwolił wejść polskiemu wojsku na Kreml i, że tak powiem, grzać tam miejsce dla królewicza Władysława. A więc perspektywa, że polski królewicz będzie carem moskiewskim, ale oczywiście ten królewicz ma stać się Rosjaninem, bo ma być prawosławnym. On nie może mieć polskich doradców, to było jasno powiedziane, żadnych polskich doradców. Ma być po prostu następnym rosyjskim carem o rosyjskiej mentalności, rosyjskiej wierze, ma przyjąć wszystkie rosyjskie obyczaje. Trudno się dziwić elitom rosyjskim, walczyły o swoje interesy. Można się dziwić i dziwili się doradcy Zygmunta III, dlaczego Żółkiewski przyjął takie warunki. Przecież to Polacy wygrali decydującą bitwę a nie Rosjanie. Ale Żółkiewski myślał bardzo szlachetnie, można powiedzieć, niektórzy powiedzą naiwnie. Liczył, że w ten sposób i jakby ta myśl towarzyszyła wielu innym wysiłkom podejmowanym w ostatnich poprzednich kilkunastu latach przez rozmaite poselstwa słane do Moskwy, z myślą, że wybiorą Moskale sami polskiego królewicza, polskiego władcę na swój tron i stopniowo zmienią swoje obyczaje pod wpływem polskich władców, ich otoczenia. I tak też myślał Żółkiewski. No, będzie ten Władysław. Zygmuntowicz teraz Królem, przepraszam, carem rosyjskim. To niezależnie od tych zastrzeżeń rosyjskich stopniowo zbliży się przez Unię, bo chodziło o pełną unię rodzinną, można powiedzieć, polsko-rosyjską. Przez tą unię rodzinną zbliży się te kraje i stopniowo no, Rosja przybliży się do zachodu. Właściwie bardzo piękna myśl. Gwarantem tego miało być siedem rodzin bojarskich. Ale myśl pusta. Dlaczego? Bo nie było tu mowy o poszerzeniu polskiej wolności na Rosję. Zwraca na to uwagę najlepszy rosyjski historyk tej epoki, Borys Furia, który jakby ubolewa w swojej analizie smuty, czyli tego okresu w historii Rosji. A dlaczego Polacy nie porozumieli się nie z Bojarami, tylko z drobną szlachtą rosyjską? Że tej drobnej szlachcie rosyjskiej, dwarianom tak zwanym, trzeba było zaoferować polskie wolności. Części z nich by się to podobało. Oczywiście to jest mniemanologia, to jest budowanie scenariuszy alternatywnych, ale to jest niewątpliwie rozważenie pewnego scenariusza, w którym ideologia wolności, zasada ex libertate imperium, a nie ex imperio libertas, no, tworzyła do tej pory sukcesy Polski. Czyli pozyskać, tak jak kozaków pozyskano przez pewien czas, wydawało się to realne, elity kozackie do, do lojalności wobec Rzeczpospolitej. Te elity uszlachcone oczywiście. E, może by się to udało z Moskwą? No tak, takie, taki znak zapytania pisze rosyjski historyk współczesny, wybitny zresztą Borys Fłoria. Nie wiemy. Wiemy, że na pewno nieskuteczny okazał się ten scenariusz, który wybrał Żółkiewski. Umowa z bojarami. Dziś wiemy na pewno, że ci bojarzy wciąż prowadzili między sobą intrygi, których cel był jeden. Jedna z tych rodzin bojarskich miała zasiąść na tronie. I to rozumiał Zygmunt III, że intrygi się nie skończyły. I jeżeli on zgodzi się wysłać swojego syna do Moskwy bez polskich doradców, to jego syn wróci dokładnie w takiej samej postaci, jak dymit samozwaniec I, czyli porąbany szablami, spalony, wsadzony do armaty i wystrzelony w kierunku zachodnim. Nie tylko który władca, ale który ojciec zgodziłby się na tego rodzaju perspektywę. Tu no więc dziwić się, że Zygmunt III Waza nie był entuzjastą, nazwijmy to delikatnie, układu zawartego przez Żółkiewskiego. Nie doszło do ostrego konfliktu między nimi, ale spór był odzwierciedlony zresztą w przepięknej polszczyźnie w pamiętniku Stanisława Żółkiewskiego z tego momentu. Król stał ze swoim wojskiem wokół Smoleńska, no zdobywał tą twierdzę, kluczową twierdzę dla pogranicza, państwa polsko-litewskiego i Moskwy i w końcu ją zdobył w 1611 roku. Gdyby trwał układ z Żółkiew Żółkiewskiego z bojarami, to musiałby Smoleńsk oddać z powrotem Rosji, no bo tak było postanowione w układzie Żółkiewskiego. No ale to był układ politycznie nieważny, a król był zobligowany swoją przysięgą, paktami, konwentami wobec narodu politycznego, że odzyska Awulsa, odzyska to, co utracone, czyli odzyska Smoleńsk. I to właśnie zrobił. Pytanie, czy można było osiągnąć więcej? Wiemy, że za załoga polska skapitulowała w roku 1612 na Kremlu po wielomiesięcznym oblężeniu przez wielkie powstanie zorganizowane znów wskutek intryg tych grup bojarskich, ale intryg, którym towarzyszyło ma realnie masowe poparcie ludności. Dlaczego? Bo mrzonką było myślenie, że można. Wspólnocie polityczno-kulturowej o silnej, ugruntowanej bardzo już tożsamości, jaką była Rosja, bo Rosja już wtedy była. Rosja nie była fikcją, była już Rosja, była jej świadomość polityczna, jej elit, było przekonanie, że prawosławie jest absolutnym rdzeniem tej tożsamości i że nie da się pogodzić tej tożsamości z tożsamością polską opartą na łacińskich tradycjach, na katolicyzmie czy nawet na tolerancji religijnej bo w prawosławnej Moskwie o żadnej tolerancji mowy być nie mogło. Tam miejsca dla katolików żadnych nie było. Tam miało być tylko prawosławne imperium, świętoruskie prawosławne imperium. A więc czy można było zmienić tę mentalność, przerobić na obraz i podobieństwo polskiej kultury politycznej, tak jak to się udało z Litwą? Bo do tego przykładu odwoływali się zwolennicy tego rozwiązania. No jak to udało nam się z Litwą? 200 lat i już Proszę bardzo, Litwini myślą tak samo jak my. Czy miałaby Unia Polsko-Litewsko-Moskiewska takie szanse w 1612 roku? Czy wytrzymałaby 200 lat, po których Rosjanie staliby się takimi samymi, można powiedzieć, Europejczykami jak Polacy? Nie odpowiemy na to pytanie, ale wydaje nam się odpowiedź dość prawdopodobna negatywna na to pytanie. A zatem raczej wydaje się, że większym instynktem politycznym wykazał się w tym momencie Zygmunt III Waza, który odzyskał Smoleńsk, Ziemię Czernichowską i Siewierską. Próbował, owszem, utrzymać układ żółkiewskiego z bojarami, ale na zupełnie innych zasadach. Owszem, Władysław ma być carem, rozważy się, może nawet, wcale nie był takim jakimś fanatykiem. Jezuickim, prawda, czy katolickim, jak go czasem propaganda przedstawia. Zygmunt III rozważał możliwość nawet jakichś ustępstw w sensie uznania prawosławnej tożsamości Rosji. Ale Władysław mówił: Ale ja muszę być namiestnikiem swojego syna. Ja oczywiście w otoczeniu polskiego wojska. prawda. No nie, nie wydam wam syna samego, żebyście go przerobili albo na Rosjanina, albo na nabój do Carpuszki. Więc tu była zmiana. Nie chodziło o to, że miał jakieś ambicje, nie chciał tronu synowi ustąpić, Zygmunt III, tronu moskiewskiego, tylko chciał zabezpieczyć ten tron na warunkach korzystnych nie tylko dla niego osobiście, ale dla Polski. Zygmunt III Waza, to dziwne, że Krakus przyjeżdża do Warszawy i mówi dobrze o Zygmuncie III Wazie, ale Zygmunt III Waza naprawdę, wydaje mi się, miał rację w tym momencie, w tym sporze. Sejmiki szlacheckie jednocześnie wyraziły swoje absolutne dezinteresmo z prawą ekspansji na Rosję. Wcześniej już sejmiki wyraziły to zdanie w czasie pierwszej dymitriady, mówiąc, nie ruszajmy w ogóle tego, to jest sprawa wewnętrzna rosyjska, nic nas to nie obchodzi. Nie miały tej, tego instynktu imperialnego właśnie, szlachta. Nie chcemy niczego podbijać, tam Moskale się biją ze sobą, nie korzystajmy z tego, to jest ich sprawa, a my siedzimy sobie na roli, cieszymy się swoją wolnością. Kiedy oczywiście udało się odzyskać, nawet jeszcze bez zgody Sejmików, Smoleńsk, to owszem zatwierdzono: no dobrze, że była wojna, zgadzamy się, nie złamał prawa Zygmunt III, nie, nie postawimy go przed Trybunałem Stanu, oczywiście żartuję, ale no, jakby w pewnym sensie Zygmunt III trochę przekroczył swoje kompetencje, rozpoczynając wojnę bez zgody Sejmu, ale zaakceptowano ex post to zwłaszcza po zdobyciu Smoleńska, co świętowano bardzo, potem ten triumf w postaci przywiezionych tutaj w październiku 1611 roku carów szujskich tak zwanych, czyli cara wasyla szujskiego i jego braci, co się tutaj na Nowym Świecie odbywało. To oczywiście budziło podziw i wdzięczność narodu szlacheckiego, ale potrójny podatek uchwalić na dalszą wojnę z Rosją? Absolutnie nie. Wszystkie sejmiki powiedziały: nie, nie uchwalimy żadnego potrójnego podatku na to, żeby iść z odsieczą do oblężonej załogi polskiej na Kremlu. To już nie nasza sprawa. Myśmy odzyskali Smoleński o to nam chodzi. No i to jest pytanie: czy jest to jakaś wina, czyjaś, że mentalność elit społecznych Królestwa Polskiego nie była imperialna, nie było w nią wpisanego. Nie było w nią wpisane właśnie to dążenie do ekspansji, do podbijania militarnego innych. Można to nazwać chytrością, egoizmem, ale skutek był ten sam. Nie damy pieniędzy na nową wojnę, na nowe wojsko. Pamiętajmy zresztą, że to było cztery lata po Rokoszu Sandomierskim, w którym zderzyły się te racje no, obrońców wolności szlacheckiej z regalizmem, z silną władzą króla. Król niby wygrał, ale właściwie musiał ustąpić swojej opozycji. Otóż Skoro tak, skoro nie ma pieniędzy na nową wojnę, no to oczywiście ta pomoc dla oblężonej załogi na Kremlu przyszła za późno. Znaczy Dotarły wojska Jana Karola Chodkiewicza do bramy Kremla, ale już nie mogły jej znaczy przebić się do końca przez, przez, przez pierścień, dosłownie setek tysięcy oblegających Kreml, czy dziesiątków w każdym razie tysięcy do tego popularnego powstania moskiewskiego. A więc kapitulowała załoga. Ponowna interwencja w 1618 roku doprowadziła oddziały Jana Karola Chodkiewicza, głównie dlatego, że wzmocniło je 20 tysięcy kozaków pod wodzą Piotra Konaszewicza Sahajdacznego o półtora kilometra od Kremla. Do, się, do tego zbliżyła się militarna interwencja polska, żeby no jakby król Władysław, królewicz Władysław mógł zostać carem Rosji, ale na polskich warunkach. Nie udało się jeszcze tego półtora kilometra pokonać, i myślę, że już było za późno myśleć w tym momencie o zmianie Rosji w nową Polskę. Nie dało się tego zrobić. A zatem, w miesiąc po tym, kiedy Jan Karol Chodkiewicz dotarł na odległość półtora kilometra do Kremla, podpisano rozejm w Dywilinie. Ten, od którego zaczęliśmy, ten, który potwierdził, że teraz Polska odzyskuje, a raczej Unia Polsko-Litewska odzyskuje. Smoleńszczyznę, Czernichowszczyznę, Siewierszczyznę, a więc uzyskuje blisko milion, w sumie ma blisko milion kilometrów kwadratowych, wygrała wojnę z Rosją, szlachta jest zadowolona. Niestety jednocześnie jest konflikt ze Szwecją, jednocześnie jest konflikt z Turcją na południu. Rzeczpospolita nie może wygrać trzech konfliktów naraz ze Szwecją, Moskwą i Turcją, bo to są trzy potęgi. Szwecja dopiero wschodząca potęga, ale jak się okaże bardzo sprawna militarnie, Moskwa, mimo że rzucona na kolana, ale o ogromnym rezerwuarze, pamiętajmy, Moskwa już osiągnęła wtedy Rubież Pacyfiku. O podbiciu Rosji już nikt nie może marzyć na całym świecie, bo już Rosja jest nad Pacyfikiem od końca XVI wieku. Więc czy dało się zrealizować poszerzenie polskiej kultury politycznej do Pacyfiku w XVII wieku? Myślę, że to bardzo ryzykowne założenie. A zatem myślę, że rzeczywiście to było apogeum tego, co można było osiągnąć w tych warunkach geopolitycznych wobec tylu wyzwań, i że szukanie straconej szansy należy przenieść o 150 lat wcześniej, tej szansy, którą był podział Rosji. Tak jak Klausewicz powiedział w swoim dziele o wojnie: Rosję można pokonać tylko dokonując podziału w niej. I to jest słuszne. No dzisiaj o podziale w Rosji nie ma mowy żadnej, ale. Ale 550 lat temu ten podział był faktem. Był Nowogród i była Moskwa. Były dwie zupełnie różne Rosje. Podtrzymanie tego podziału, które było obowiązkiem sojuszniczym Kazimierza Jagiellończyka, niedopełnionym wskutek innych pokus dynastycznej jagiellońskiej polityki, nie polskiej, tylko jagiellońskiej, sprawiło, że już za kilka lat nie było dwóch Rosji, tylko była jedna. Najgorsza z możliwych dla Polski. Na początku XVII wieku nie dało się tego zrobić. To, co udało się osiągnąć, to udało się opóźnić moskiewską imperialną rekonkwistę, w której były podatki, w której nie liczyło się zdanie poddanych i można było w związku z tym eksploatować ich w 100%, żeby przygotować armię coraz silniejszą, coraz bardziej brutalną, coraz lepiej dowodzoną, coraz lepiej wyposażoną i coraz skuteczniejszą w podbijaniu kolejnych ziem. To była struktura imperialna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Polski imperializm wolności zatrzymał się w roku 1610 na murach Kremla i okazało się, że nie mógł tam zasadzić trwałego drzewa, które by co rok mogło wydawać dojrzałe owoce. Uschło po dwóch latach. I pytanie, które będzie wracało w kolejnych wiekach: czy da się to zrobić później? To pytanie zostaje z nami po dzień dzisiejszy. Właśnie, Panie U... dzień dzisiejszy. Proszę nam coś powiedzieć. <laughs> no nie wiem, dzisiaj mamy wtorek. Tak. Ale, ale mamy też... Ale zupełnie serio, skończę jednym zdaniem i już otworzę pytania. Bo się rozgadałem. Ale już jedno zdanie i... Otóż myślę, że to pytanie ostatnie, które postawiłem, pytanie retoryczne do... Może za ostro powiedziane, bo przecież realnie stawiali je Polacy w kolejnych wiekach. W XIX wieku, adresując przecież te proporcje za wolność naszą i waszą właśnie z myślą o tym, że on, one pomogą, że pomogą przywrócić nam wolność i im. I byli tacy, którzy podejmowali to hasło, ale zawsze było ich za mało, no bo był Hercen, był... Sawinkow w czasach Piłsudskiego byli jacyś Rosjanie zawsze i trzeba o nich pamiętać, że to hasło dociera do kogoś, ale za mały jest ten rezerwuar, powiedziałbym, kultury wolności w Rosji, może dlatego, że nie udało nam się ocalić jego żywego źródła, które było w Nowogrodzie. To jest Oczywiście to jest nienaukowe stwierdzenie, to jest pewna tylko publicystyczna, właściwie figura, bo nie da się naukowo dywagować o alternatywnych scenariuszach, ale wciąż wracam do tego 1471 roku jako do zmarnowanej szansy polskiego Imperium Wolności. I dlatego nad polskim Imperium Wolności zatriumfowało Imperium Bez Słowa Wolności po prostu Imperium oparte na militarnym podboju. Czy dzisiaj Polska może zbudować XXI wieku, imperium oparte na pewnej wspólnocie kultury politycznej, wolnościowej. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest oprzeć taki scenariusz na realnych podstawach. Dzisiejsza kultura wolności, ta lansowana przez najsilniejsze ośrodki, najsilniejsze media, jest kulturą całkowitego rozkładu cywilizacji. Nie ma nic wspólnego z tą wolnością republikańską wolnością odpowiedzialności za swoją wspólnotę, samorządu, a nie samonierządu. Yy, dzisiejsza wolność, ta popularna, która rzeczywiście próbuje ekspandować, podbijać kolejne kraje, no niewątpliwie nie jest tą ideą, która jest związana z naszą tradycją i która mogłaby budować, można tak powiedzieć, polską soft power. To jest soft power tych, którzy niszczą kolejne państwa. Kolejne tożsamości. Ale czy może w takim razie na innych podstawach, na podstawie odbudowania silnej tożsamości europejskiej w tym regionie Europy Środka, między morza? To pytanie, któremu musi towarzyszyć jednak myśl realna no właśnie o tych podatkach, właśnie o potrzebie zbrojeń, o potrzebie hard power oprócz soft power. Samo soft power na pewno już nie wystarczy. Czy możemy zbudować to i mamy z kim zbudować w Europie Środkowej? Czy Chiny się włączą? To jest pytanie, oczywiście, Chiny potraktują nas jak każde imperium, wyłącznie jako swoje narzędzie, prawda? Więc oczywiście no, możemy skorzystać z tego, że ktoś nas traktuje jako narzędzie i próbować tak dać się użyć, żeby coś z tego dla siebie wykroić, prawda? Tak jak próbujemy w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście, i dobrze, że próbujemy. Ale myślę, że dopóki nie znajdziemy partnerów tu w Europie Środkowej do tworzenia takiego stabilnego, bardziej stabilnego systemu, myślę, że Europa Trójmorza, koncepcja Trójmorza jest dobrą koncepcją, dopóki nie włączą się w nią Niemcy, no bo wtedy oczywiście Właśnie. będzie to niemiecka koncepcja. Podobnie też myślę, i to na pewno no, wzbudzi większe kontrowersje, bo co do pierwszej tezy, to jak słyszę, państwo się zgadzacie. Bez Ukrainy, bez odnowienia związku strategicznego z Ukrainą nie zbuduje się żadnej strategicznej, powiedziałbym, równowagi, która pozwoliłaby wyrwać ten region spoza kontroli mocarstw. I w tej chwili, szczerze mówiąc, nie widzę na to żadnej szansy, na strategiczną współpracę z Ukrainą, bo nie widzę żadnej dojrzałości elit politycznych Ukrainy w tym kierunku. Bardzo nad tym ubolewam, ale to jest fakt, z którym musimy się liczyć. A zatem, jeśli na coś się musimy nastawić, to na dłuższy dystans, dłuższy dystans, w którym to jedno, co na pewno możemy robić, to stale wzmacniać potencjał naszego kraju, bo to w każdej konfiguracji nam się przyda. Czy będziemy kiedyś budowali Imperium Wolności, czy Imperium Po prostu, czy nie będziemy budowali żadnego Imperium, tylko dobrobyt naszych dzieci i wnuków. To właśnie budowanie tego potencjału, co jest szalenie banalną konkluzją, ale niestety tylko na taką dzisiaj nie stać. Budowanie tego potencjału gospodarczego, wojskowego także, bo on też jest dzisiaj w XXI wieku potrzebny, i przede wszystkim potencjału społecznego, w którym silniejsze będą elity, które chcą silnej Polski niż te, które chcą jej likwidacji. Budowanie takiego potencjału może nam zapewnić kiedyś szansę na powrót do myśli o Imperium Wolności. Dziękuję bardzo.